Siemanko, witam w nowym roku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejną nową funkcję, która została dodana do Reacta 16.6. Więc jeżeli chcecie skorzystać z funkcji React Memo, bo o niej dzisiaj będę mówił, to musicie pamiętać o tym, by zaktualizować Waszego Reacta oraz React DOM do najnowszej wersji. Więc dzisiaj porozmawiamy o React Memo. Jest to nowa funkcja, która pozwala nam memoizować funkcyjne komponenty. I teraz, co to znaczy memoizować? Memoizacja w wielu różnych językach programowania się przewija i w skrócie pozwala ona na zapisanie sobie w pamięci podręcznej wyniku działania naszej funkcji w sytuacji, gdy podamy takie same argumenty do tej funkcji. I o tyle, o ile w innych językach programowania może to być dosyć jasne, o tyle w Reakcie myślę, że zwłaszcza dla początkujących osób nie jest to aż tak jasne, jak to działa i po co w zasadzie musimy używać memoizacji w Reakcie. Nie jest to na pewno tematyka, z którą będziecie się mierzyć na początku swojej historii z Reactem, natomiast uważam, że warto przynajmniej w tym krótkim filmiku spróbować zrozumieć, czym jest memoizacja. Po prostu na wszelki wypadek, jak się kiedyś spotkacie już w istniejącym projekcie, jak rozpoczniecie pierwszą pracę, jak się natkniecie na ten react.memo, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Więc ja przygotowałem dla Was Code Sandbox, macie link do niego w opisie do tego filmiku, więc jak chcecie się pobawić z tym kodem, to możecie sobie to zrobić w oknie przeglądarki, tak jak ja to dzisiaj tutaj robię. Więc na początek omówię, co tutaj tak naprawdę dla Was zrobiłem. Zrobiłem dla Was taki prosty kod, w którym mamy tutaj pewien funkcyjny komponent header, do którego przekazujemy sobie zawartość naszego state'a. I w naszym state'cie mamy po prostu welcome text, który jest welcome wykrzyknik. No i widzicie, że go tutaj sobie mamy. Dodałem też tutaj pewien input po to, żeby później Wam pokazać, jak zachowuje się nasz ten funkcyjny komponent w momencie, kiedy chcemy zmienić sobie ten nagłówek. Ponieważ mamy to w state'cie, to możemy sobie ten state zmienić i jakby tutaj ten nasz funkcyjny komponent header przyjmuje propsa txt i po prostu go wyświetla. Więc tutaj jakby widzicie jest prosta rzecz. To jest komponent funkcyjny, który jest dzieckiem tego komponentu, który tutaj się nazywa app. Więc mamy nadrzędny komponent app. I tutaj zrobiłem taki prosty counter, gdzie jakby zliczamy sobie ilość lajków. I teraz w sytuacji, gdy jakby otworzymy tą aplikację na nowo, no to widzicie, że mamy tutaj console.loga header rendered, czyli nasz funkcyjny komponencik się wyrenderował. I teraz no dodamy sobie na przykład jednego lajka. I jak widzicie, zmienia nam się state likes, tak? Bo w momencie, kiedy ktoś przyciska tutaj ten przycisk like, no to zwiększamy liczbę lajków o jeden. Ale nasz komponent header za każdym razem jest przez Reacta ponownie renderowany. Zobaczcie. Za każdym razem, jak zmieniam tą liczbę lajków, header jest renderowany. No i nie jest to fajne, ponieważ jakby możemy sobie wyobrazić sytuację, że mamy bardzo zaawansowaną aplikację, gdzie ten komponent header robi pewne kosztowne operacje za każdym razem, gdy jest renderowany. No i my nie chcemy, żeby on był renderowany w taki głupi sposób, ponieważ jednak ten TXT, czyli ten tekst, to chcemy wyświetlić jako welcome, on się nie zmienia, on tutaj nie ulega zmianie. Jedyne, co zmienia się w momencie, kiedy przyciskam like, to jest liczba lajków, tak? Ten this state likes, to jest jedyna rzecz, która się zmienia. Welcome text jest nietknięty, a mimo wszystko ten komponent się renderuje za każdym razem, gdy liczba lajków zostanie zmieniona. No i nie jest to fajne. I tu z pomocą przychodzi nam
właśnie ta nowa funkcja, czyli React Memo. Możemy ją sobie użyć na tym naszym funkcyjnym komponencie w ten sposób, czyli React Memo. Możemy sobie opatulić tutaj to wszystko w React Memo. I w tym momencie ten nasz komponent zostanie zmemoizowany. I co to znaczy, że on zostanie zmemoizowany? W momencie, gdy ten props TXT nie ulegnie zmianie, to po prostu ten header nie zostanie wyrenderowany. I sprawdźmy, czy mówię prawdę. Widzicie, już tutaj w konsoli nie są wyświetlane te header render. To zostało to wyświetlone tylko raz w momencie przeładowania aplikacji, a teraz za każdym razem, kiedy zwiększam liczbę lajków, no to już ten header ponownie nie jest renderowany. I teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli zmienię sobie na przykład ten welcome na coś innego. I teraz mamy tutaj witaj. No i oczywiście został wyrenderowany ponownie, ponieważ ten TXT, czyli ten props, który jest u nas state'em, uległ zmianie. Przez to tutaj mam taki prosty input, napisałem sobie tak i w momencie, kiedy ktoś kliknie na ten change header, no to mamy odpalaną funkcję change header, set state, welcome text i tutaj sobie biorę zawartość tego pola tekstowego. No i widzicie, że zmieniło się tutaj to i oczywiście nasz komponent został wyrenderowany na nowo. I teraz spróbujmy zrobić z powrotem welcome. I jeszcze raz się wyrenderował. A teraz co zrobimy? Jeszcze raz przyciśniemy to. I już się nie renderuje, ponieważ jakby zmemoizowana nasza funkcja miała poprzednio taki sam parametr, czyli welcome z wykrzyknikiem, więc React wie, że jakby ten props nie uległ zmianie. I teraz uwaga, to działa bardzo dobrze w momencie, kiedy podajemy takie propsy proste, tak, czyli na przykład jakiś tekst, jakiś string, jakąś liczbę, natomiast schody się zaczynają w momencie, gdybyśmy tutaj podawali do tego props na przykład jakiś obiekt, ponieważ w momencie, kiedy podamy obiekt, to mimo że obiekty mogą być takie same, to referencja tych obiektów, czyli jakby miejsce w pamięci, gdzie te obiekty się znajdują, jest inna i wtedy już ta memoizacja nam tak fajnie nie zadziała, więc uważajcie, jak robicie to z obiektami, musicie mieć wtedy pewność, że nie uległa zmianie referencja. Natomiast z tymi takimi prostymi propsami nie powinno być problemu. Dlatego jeżeli chcecie robić bardzo wydajne aplikacje Reacta i zapobiegać takim niepotrzebnym przeładowaniom komponentów, takich jakie mieliśmy tutaj na początku, kiedy nie mamy tego React Memo, no to musicie po prostu uważać na to. Więc zalecam, żebyście się pobawili tym Code Sandboxem. Macie go w opisie do tego filmiku. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o łapę w górę. Wpadajcie na Discorda. Jak macie jakieś pytania, jak coś Wam nie działa z kodem, jak chcecie po prostu sobie pogadać o Reakcie lub dostać dodatkową motywację do nauki, to wpadajcie na Discorda. Dzięki. I do usłyszenia.